Siemano z rana, właśnie otrzymaliśmy zwiastun do Venoma 3 The Last Dance, czyli ostatni taniec. Według tytułu i według wszystkich informacji jest to ostatni solowy film z Venomem w roli głównej, co oczywiście nie oznacza, że nie będzie pojawiał się w roli jakiejś takiej pomniejszej w przyszłych projektach. No i oczywiście pojawił się zwiastun, no to co pojawia się na kanale? Jego omówienie i analiza, tak więc zapraszam do materiału. Zanim jeszcze do tego przejdziemy, to cotygodniowa promocja na Enebie. Aktualnie trwa zbiórka charytatywna na rzecz Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego. Macie 10% zniżki na gry, karty podarunkowe i nie tylko w kolekcji charytatywnej IRC. 5% z tych zaoszczędzonych 10% Eneba przekaże na rzecz ludzi dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Tak więc nie dość, że oszczędzacie 10%, to jeszcze wspomagacie dotkniętych kryzysami ludzi. Warto, naprawdę. Link jak zwykle w opisie. No i zacznijmy w końcu to omówienie zwiastuna. Przede wszystkim piosenka, która bardzo mocno podkreśla to, co teoretycznie powinno się wydarzyć w filmie. Utwór muzyczny, który słyszymy w tle, oczywiście jest nieco zmieniony, ale jest to Space Oddity Davida Bowie. W piosence chodzi o bycie samotnym, o poradzeniu sobie z naprawdę ekstremalnie silnymi emocjami i takie będą motywy w Last Dance. W tej piosence Major Tom również żegna się z całym światem i to prawdopodobnie nastąpi w Venomie 3. Eddie Brock / Venom pożegna się z całym światem, co sugeruje, że zginie. Albo jeden, albo drugi, albo i Venom, i Eddie poświęcą się, aby ratować cały świat. Ale wątpię. Aczkolwiek istnieje w tym momencie multiversum, no to wiecie. Tom Hardy, Eddie Brock zginie, ale pojawi się jakiś inny Eddie Brock z innego świata. Space Oddity również kojarzy się z misją Apollo 11, która osadzona była w kosmosie. No a jak wiecie, nie tylko Venom, ale i symbionty, które zmierzają na Ziemię, no, są z kosmosu, tak więc jest tam mnóstwo tych połączeń. Idealnie dobrana piosenka. Zwiastun zaczyna się w momencie, kiedy Venom Let There Be Carnage się zakończył, czyli Eddie Brock jest nadal w Meksyku. No wiadomo, można to zobaczyć po ubraniu, które Eddie Brock nosi w zwiastunie i jest to dokładnie ten sam outfit, który miał na końcu poprzedniego filmu. Tak więc jest to taka kontynuacja, no nie dadzą mu odpocząć. Eddie Brock nie był związany z wydarzeniami z filmu No Way Home. W tym czasie siedział w barze w Meksyku, planował jak spotkać się ze Spider-Manem. No ale wiecie, Doctor Strange wrzucił zaklęcie, no i wszystko się pokiełbasiło. Ze zwiastuna wiemy, że przynajmniej jedna scena będzie działa się w MCU. No i tutaj jest pewien problem, zresztą tych problemów jest znacznie więcej, no bo czyżby Sony miało tak w dupie swoją kontynuację czasową i swoje małe uniwersum postaci związanych ze Spider-Manem, że o tym zapomnieli? Czy w filmie będzie jakieś wyjaśnienie na ten temat? Nie mam zielonego pojęcia, ale patrząc tylko na zwiastun, jest tutaj jeden wielki problem. Zwiastun pokazuje nam gościa, który siedzi w barze i zaraz ma dotknąć symbionta, no ale przeszkadza mu postać Chiwetela Ejiofora, który więzi tą cząstkę symbionta, która jest w MCU, w jakiejś szklanej tubie. Jest to problem, ponieważ Venom dzieje się w swoim świecie, a ta scena dzieje się w MCU. No to gdzie w końcu dzieje się ten film? Czy w MCU, czy w SSU? Sony Spider-Man Universe. Jest to bardzo zagmatwane, oczywiście to mogą być warianty, oczywiście to może się wszystko zmienić, ale dalej w zwiastunie widzimy, że ta postać Chiwetela Ejiofora, czyli Barona Mordo z poprzedniego filmu zresztą, zanosi tą próbkę symbionta do jakiejś bazy na pustyni i dalej dzieje się reszta filmu. Tak więc tutaj Sony coś ewidentnie skaszaniło. Ewentualnie możemy założyć taką dziwną teorię, że jest to alternatywny świat, w którym barman wygląda tak samo, symbiont jest taki sam, ten gość, który chciał dotknąć tego symbiontu jest dokładnie taki sam, no ale wiecie, jest to możliwe, ale mało prawdopodobne. W
W kolejnej scenie widzimy tą bazę wojskową, no i znowu postać Civetella Ejiofora, który jest ewidentnie jakąś grubą rybą, jakąś szychą w tej bazie, która poluje na Venoma albo symbionty. Mają złapane przynajmniej 4 sztuki symbiontu. No i teraz tak, jak doskonale wiemy z poprzednich części, Venom uciekł ze swojego domu rodzinnego czy planety rodzinnej na Klętarze. I prawdopodobnie te 4 sztuki symbiontów były wysłane, aby złapać i sprowadzić z powrotem Venoma na swoją planetę, aby ten odpowiedział za zdradę czy za coś tam. No, tego się pewnie nigdy nie dowiemy, ale wiecie, o co mi chodzi. Byli to tacy poszukiwacze. No i ewidentnie są to nowe próbki symbiontów, no bo te złapane w poprzednich częściach przez Life Foundation były zniszczone. W pewnym momencie filmu Eddie Brock znajdzie się w Las Vegas. Spójrzcie na jego strój. Jest ewidentnie formalny, tak więc czyżby zaczął współpracować z tą grupą, która go szukała? Nie wiemy, ale na pewno spotka się z panią Chen, czyli będzie to prawdopodobnie jakaś scena gagowa, czy jakaś taka na rozluźnienie. Nawet widzimy, jak Venom w formie Venoma tańczy z panią Chen. Okej, Venom jest znany i był widziany wcześniej, ale nadal raczej ludzie mu nie ufają i nie wiedzą, kim tak naprawdę jest, uważają go za potwora, tak więc uważam, że jest to jakaś sekwencja snu albo coś takiego. Ale może macie jakąś inną teorię, dajcie mi znać w komentarzach. W tej scenie dosłownie przez pół sekundy widzimy detektywa Patricka Mulligana w tej roli Steven Graham jako Toxin. Na końcu drugiej części było nam zasugerowane, że Toxin powstanie. I jest on według komiksów teoretycznie silniejszy niż Venom i inne temu podobne symbionty, które powstały jakby wcześniej. Ewidentnie ta organizacja wojskowa czy ta baza wojskowa eksperymentuje na Mulliganie. Co chcą osiągnąć, tego no, nie wiemy. Czy chcą pozbyć się symbiontów, czy chcą ich sobie podporządkować? No, prawdopodobnie zobaczymy w filmie, ale wydaje mi się, że ostatecznie Toxin i Venom będą współpracowali, aby pokonać tych najeźdźców, jak również grupę Civetella Ejiofora. No i teraz mamy kolejną dziwną akcję, która może sugerować, że Venom 3 jest osadzony w świecie Spidermana Andrew Garfielda, bo ja już tego nie ogarniam. Rzeczywiście Sony coś tutaj namieszało, chyba że jakoś to wyjaśnią w filmie, ponieważ widzimy tutaj Rysa Infansa. Jak doskonale wiecie, Rys Infans wcielił się w rolę Kurta Connora, czyli jaszczura w niesamowitym Spider-Manie. No i widzimy go tutaj w Venomie 3. Tutaj jest ewidentnie kompletnie inny. Ma rodzinę, ma dzieci, ma nawet psa i jeździ sobie kamperem, grając na gitarze. No i mamy tutaj kilka jakby wyjaśnień, kilka możliwości. Albo jest to wariant Kurta Connorsa, który po prostu wygląda tak samo, ale nie jest lekarzem, tylko jest takim nomadem, hipisem. Albo dzieje się ten film dużo, dużo lat po wydarzeniach z niesamowitego Spidermana i dzieje się w tym samym świecie, co może sugerować pojawienie się Andrew Garfielda. Albo jest to kompletnie inna postać, po prostu jest ten sam aktor, a Sony znowu dało ciała, zatrudniając tego samego aktora, który grał w innym filmie, osadzonym jakby w tym samym uniwersum i po prostu sobie zapomnieli. Jak myślicie, która wersja jest najbardziej prawdopodobna? Tak jak powiedziałem kilka chwil wcześniej, Venom uciekł z Klętara i prawdopodobnie te komety, które widzimy w zwiastunie, to są symbionty, które zostały złapane przez postać graną przez Civetella Ejiofora. A może są to kolejne symbionty, które lecą właśnie dlatego, że tamte zostały złapane. Albo są to te postaci, które atakują Venoma, które widzimy w zwiastunie. Wydaje mi się, że aby pokonać te bestie, Venom i Toxin będą musieli współpracować, tym samym jakby ta organizacja wojskowa będzie jakby musiała być przekonana, że oni działają w dobrej wierze, że te potwory chcą zniszczyć Ziemię, no i uwalniając Toxina będą mogli uratować razem z Venomem świat. No i myślę, że to jest takie mega logiczne i tak się stanie. W
kolejnej scenie widzimy Venoma walczącego, a raczej uciekającego przed jakimś potworem w powietrzu. I jest to naprawdę fajnie wyglądająca scena. I teraz, kim jest ten potwór? Tak sobie przeglądałem zdjęcia w internecie różnych wrogów Venoma i prawdopodobnie jest to jakaś wersja Grendela, którą stworzył Knull, czyli Bóg Symbiontów. Oczywiście może to być kompletnie ktoś nowy i stworzony tylko i wyłącznie na potrzeby filmu. Chwilę później widzimy jakby tekst czy slogan tego zwiastunu, czyli Till death do they part, co oznacza póki śmierć ich nie rozłączy. I to znowu sugeruje, że ktoś tutaj umrze. Sugeruje, że jest to ich ostatni taniec, ostatnia przygoda. Na plakacie oficjalnym, który został opublikowany wraz ze zwiastunem, jest dokładnie ten sam tekst. Co jeszcze bardziej podkreśla to, że to jest ich ostatni taniec. No zobaczymy, ale myślę, że tak będzie. Mam pewną teorię związaną z postacią Kurta Connorsa, oczywiście jeżeli tak będzie się ta postać nazywała w filmie. No bo wiecie, nie musi to być Kurt Connors, ale chodzi mi o rodzinę gościa, w którego wciela się Rhys Ifans. Małe dziecko. Tam jest mały chłopak, który ma mniej więcej 10 lat. A jeżeli cofniemy się o kilkanaście dni wcześniej, to pojawiły się teorie, pogłoski, plotki, że w filmie ma pojawić się młody Spider-Man. Czyżby to był na przykład dziadek i babcia Spider-Mana i pojechali, znaczy wiecie, Petera Parkera, i oni pojechali sobie na jakieś wakacje i to był młody Spider-Man. Raczej wątpię, że taki wątek się pojawi w filmie. Myślę, że to jest plotka, ale hej, no jest tutaj pewne ziarnko, które mówi: hej, spójrz na mnie, jestem małym chłopakiem. Plotki przed publikacją zwiastunu mówiły o młodym chłopaku, który ma być Spider-Manem, którego Venom szuka. No bo jaka byłaby ich rola w tym filmie? Po co oni mieliby się, po co ta rodzina miałaby się tam pojawić? Pojawili się dwa razy w zwiastunie, albo trzy razy nawet w zwiastunie. I gdyby nie miała ta rodzina jakiegokolwiek znaczenia dla fabuły filmu, no to oni by się tam nie pojawili. Także ta teoria, że to dziecko jest młodym Peterem Parkerem, jest w tym momencie troszeczkę, pamiętajcie, troszeczkę, ja nadal w nią nie wierzę, ale jest troszeczkę bardziej wiarygodna, troszeczkę potwierdzona. Jak myślicie, czy to może być Spider-Man, młody przyszły Spider-Man, czyli oczywiście Peter Parker, a to nie jest jego siostra, tylko na przykład kuzynka, a to są jego dziadkowie, albo jego ciotka. To może być jego ciotka, ciotka May. Tylko że różnica wieku byłaby no, nieco inna. Chyba że ten gość jest wujkiem Benem. Zobaczymy. Na razie ta teoria jest co najmniej ciekawa. Na końcu zwiastuna widzimy taką sekwencję, gdzie Venom venomizuje, czy przejmuje konia. No i to sugeruje, czy podpowiada nam jedną bardzo ważną rzecz. Mówi o tym, że symbiont nie musi koniecznie mieć ludzkiego hosta, no bo jak widzicie, przejął tutaj konia. No i koń zmienił się w takiego wielkiego symbionta z wielkimi zębami, z wielką grzywą i wiecie, z wielkim jęzorem. Bardzo fajna, zabawna scena, która pokazała nam nowe możliwości symbionta. Mamy tutaj też nawiązanie do pierwszej części, w której Eddie Brock stracił panowanie nad swoim motocyklem, ale Venom przyciągnął motocykl swoimi symbiontycznymi łapkami. I tutaj mamy coś odwrotnego. To Venom w formie konia przyciągnął Eddiego Brocka do siebie. Bardzo fajne nawiązanie. Powiem wam tak, zwiastun wygląda na mega zabawny, mega ciekawy. Filmy wróciły, będziemy jeść naprawdę całkiem nieźle. Czeka nas świetna uczta. Filmy Sony ze świata Spider-Mana są słodko-gorzkie, ale zdecydowanie trylogia Venoma jest przesłodka. Uważam, że będzie to jeden z lepszych filmów całego tego uniwersum Spider-Mana ze studia Sony, spod szyldu Sony. Pierwsze dwa Venomy były spoko, ale ten wydaje mi się, że będzie po prostu jechał po bandzie, skoro to jest Last Dance. Ostatni taniec.
Dajcie mi znać, czy macie jeszcze jakieś inne przemyślenia na temat tego zwiastunu. No i widzimy się w następnym materiale. Na razie.